even get to cross. Hej, cześć, witajcie z tej strony TaxiZRT. Słuchajcie, ostatnio, no jak widzicie, nabiło się trochę tego klasera, 47%. No i słuchajcie, 27 poziom wbity to już chyba trzeci dzień od początku startu serwera, czy tam czwarty. No, staram się, słuchajcie, troszeczkę nadrabiać te stracone chwile i momenty. Sprzedajmy może sobie trzy klucze na razie. I zaraz z tych kluczy postaramy się jakiś użytek zrobić. Dobra, na początek odświeżymy sobie tutaj nowy towar. Jak widzicie, sporo kasy wydałem na tego, na klaser. Sporo grzybów, nie kasy. No, trochę tego było, że to tak ujmę. Trochę było tego skracania wszystkiego i tepere. No dobra. Raczej tego nie biorę, słuchajcie, szukam już tych swoich fajnych, dużych eliksirów, ale ja nie wiem, czy one mi się w ogóle trafią teraz, ponieważ no często mi się trafiają, ale tylko te mniejsze, tak samo nieśmiertelka, pamiętajcie? O, nieśmiertelka, no nieśmiertelka nam się na pewno bardzo przyda. O, jaki bóg, widzieliście to? Jaki żal. O, całkiem w miarę fajna itemka. No, tak jak mówię, teraz sobie poszukamy, słuchajcie, troszeczkę nieśmiertelek i troszeczkę zwykłych tych eliksirków, tych większych. No, mam nadzieję, że uda mi się takowy znaleźć, ale nie liczcie na zbyt wiele. Dobra, szukamy dalej. Jazda, nic nie ma, słuchajcie, nic nie ma. Lecimy dalej. Znowu nic. Itemki też raczej słabe. Wytrzymałość to raczej niekoniecznie. Dobra, dalej nic, słuchajcie. Na razie mamy tylko dwie nieśmiertelki. Trochę lipcia. Odświeżamy po raz kolejny i wciąż nie widzę żadnej nieśmiertelki ani żadnego większego eliksirku. Te większe eliksiry po prostu mam chyba zbyt mały level, żeby mi się trafiały. Więc na razie możemy trochę przybastować z tym, prawda? No możemy czy nie? Oczywiście, że możemy. Dobra, załóżmy, wezmę teraz ten eliksir i ten i sobie rzucimy po razie. O, jeszcze lepszy ten, ale to się nie opłaca już mi. Okej, teraz będziemy odświeżać, słuchajcie, zbrojownię w poszukiwaniu kolejnego jakiegoś fajnego itemka. To sprawdzamy, no. Odświeżamy raz. Znaczy tutaj to ja już odświeżam tylko w poszukiwaniu jakiś sensowny, żebym mógł, słuchajcie, tego klasera lepiej, żeby ten klaser lepiej wchodził przede wszystkim. No bo jest taka sytuacja, że nie mogę atakować pewnych osób, bo po prostu jestem za słaby. A to mnie przecież wiecie, że denerwuje. Nie wymienię tego. Tu wciąż nic, słuchajcie, wciąż nic. Mamy troszeczkę grzybków, ale mało, więc musimy oszczędzać. O, to sobie wymienię na przykład. I jak wiecie, słuchajcie, inwestuję większość swojej kasy w gildię. Nie inwestuję w siebie, tylko teraz te trzy klucze, bo dzisiaj i tak trzy już wpłaciłem i wszystko z misji. Także, no to jest spora inwestycja gildia, ale inwestując w gildię, inwestuję też w siebie jednocześnie, także nie zapominajmy o tym. Dobra. Szukam jakichś sensownych butów, ale widzę, że mi się tutaj chyba nigdy nie trafił jakieś buciki fajne. No ewentualnie jak już się trafią jakieś... Ja nie mogę, nic nie ma. O, są buciki, ale nie. Siła też, no nie interesuje mnie siła. Niech się trafią jakieś fajne buciki szybko, bo chcę robić ten klaser. Ja go muszę robić, słuchajcie, jest takie wymaganie. Mam 47%, a chcę wbić jak najszybciej 50 i 60 później procent. No... O, dobra, to się przyda, bo tutaj jest, widzę, troszeczkę więcej nawet pancerza. No, minus 19%, spoko. Dobra, lecimy dalej, to na wytrzymałość. Dobra, wymienię to, bo jak wymieniłem tam na zręczność, tutaj mogę na wytrzymałość. Okej, spoko, to sprzedajemy. 360 kasy mam ledwo, golda. No, ale nie widzę tego, czego chcę, to co chcę zobaczyć, no błagam was. No nic sensownego się nie trafia, powiem szczerze, nic. No dawajcie, come on.
siła, szczęście, zręczność. Jest, są, jest, mam buciki na zręczność. Nice, i o to mi chodziło, słuchajcie, i o to mi chodziło, dosłownie o to. No i na razie już możemy zaprzestać, słuchajcie, odświeżania tego i marnowania grzybów. To sobie sprzedamy, no to była taka dobra itemka. No i mam już 22%, słuchajcie, jak wiecie, max to 25%, no i postać mi się troszeczkę ulepszyła. Teraz tak, no trzeba przedłużyć grywka, żeby gryf na jakiś tam czas był. No a ta kasa mi się po prostu przyda. Także przedłużamy sobie grywka 14 dni, na kolejnych 14. Jak wiecie, na tamtym świecie miałem chyba gryfa jeszcze na pół roku. Tutaj też sobie przedłużymy, no nie wiem, na rok. Możemy sobie przedłużyć. No na ileś sobie przedłużymy. Czekajcie, na ile on jest teraz? Teraz na... Aha. Do... A, to jeszcze spokojnie, jeszcze możemy przedłużać. Przestańcie, ile on jest teraz? Tyle co nic. No. Weźcie mnie tu, nie kombinujcie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, odświeżamy wciąż. Znaczy, nie odświeżamy, a ulepszamy go. Dobra, ja jeszcze dzisiaj, słuchajcie, z 200 grzybków poświęcę na klaser, żeby ten klaser jak najszybciej wbić. No i żebym dobił to 60%, byłoby super, ale chyba nie dobiję, bo jest teraz coraz ciężej. Dobra. Okej, 400 grzybków poszło już na gryfa. I ciśniemy dalej. No ale przez to, słuchajcie, możemy zainwestować w siebie, tak? To też jest dobra sprawa, tutaj dobiję do 500. Jeśli się uda, na luzie się udało, widzę. Tutaj możemy tego szczęścia do 200 dorzucić. Też powinno się udać. No, mam 27 poziom, 200 szczęścia, jest wbite, git. Dobra, może trochę tutaj. I jeszcze sobie przedłużymy troszeczkę. Okej, okay, raz. Okej, okay, dwa. Dobra. Teraz tak, no może jeszcze odświeżę sobie. Ja już tylko w poszukiwaniu, słuchajcie, w poszukiwaniu nieśmiertelek tutaj walczę. O, plus 7, okej, okay. Znaczy plus 6 zawsze się przyda. No sporo, jestem teraz troszeczkę bardziej rozwinięty na pewno. Jeszcze raz odświeżymy sobie. No i niestety nic. Okej, okay, reszta, słuchajcie, leci do gildii. Jak wiecie, muszę teraz wszystko inwestować w gildię. Grzybków też sporo dałem, także wiecie, luzik. Znaczy sporo na drugiej postaci, z tej na razie nie wpłacałem grzybków. Mam dzisiaj zrobione już wszystko, co należy, co było do zrobienia i tak dalej. Teraz możemy sobie kogoś zaatakować, no przykładowo tego koleżkę. 27 poziom również, mam wszystkiego więcej od niego, nie sądzę, żebym to mógł przegrać, tak jak mówiłem, wygrałem. Słuchajcie, jestem na pozycji w tym momencie 132. No, całkiem spoko, słuchajcie, i oby tak dalej. Dobra, jeszcze 3 sobie wpłacimy. Lecimy, słuchajcie, bić się w lożkach. No nie mów, że mam odblokowane. No nie. No dobra, no tak czy inaczej miałem sprzedawać te klucze i sprzedawać ich jak najwięcej, ale widzę, że już się nie udało. No dobra, atakujemy szamana wudu i myślę, że pokonamy go bez żadnego trudu. No, udało się, słuchajcie, za pierwszym razem. No, całkiem fajna itemka, może i warto. Dobra, nakładamy sobie ją, przyda nam się na pewno. To możemy sobie sprzedać. Zręczność plus 21 obchniemy również. No i atakujemy kolejnego przeciwnika. Słuchajcie, to już jest 10 na 10. Wow, mięsny golem. A mięsny golem to kto? A, to jest chyba tak, to jest wojownik, słuchajcie. Najprawdopodobniej wygram z nim za pierwszym razem, bo jak widzicie, zanim on mnie trafi, to... Wow, trafił jednak. Wow, znowu trafił. No może uda się za pierwszym, ale chociaż wątpię. Nie, wydaje mi się, że za pierwszym to ja go nie zrobię. Po prostu mam zbyt dużo HP, ja jeszcze jestem za słaby troszeczkę na niego. Więc jakiś tam... nie, on chyba nie jest w ogóle w moim zasięgu jak na razie, co?
Nie, on jeszcze nie jest, słuchajcie, w moim zasięgu. No ale możemy atakować wodnego glomfa. Tutaj myślę, że będzie, że atakujemy bez żadnych kłopotów. Atakujemy kolejnego przeciwnika. Jest to już Yeti. Też bez żadnych kłopotów. Co tu? Plus 20. Nie, może wiecie co, sprzedamy sobie to i zainwestujemy trochę kaski do gildii. Te 144 jeszcze. Okej. Dobra. No i lecimy dalej. Lecimy dalej. 3 na 10, słuchajcie, a jest to szkielet. Szkieleta, atakujemy szkieleta i myślę, że szkielet dostanie w trymbol i to szybko. Spoko, ten szkielecik nie ma z nami szans. No spójrzcie, nawet mnie nie trafia jak na razie. Ale z tego co widzę, słuchajcie, kryty się już pogorszyły. Kryty już nie mają takiego znaczenia jak wcześniej, bo one naprawdę tak dużo nie dają teraz. To już nie jest tak, że one super mega nie wiadomo ile dają i na krytach wygrasz grę, nie. No, znaczy może tą różnicę będzie widać dopiero tam później, nie? Na razie tego nie jest widać, więc te kryty są po prostu niskie. Czy warto? Czy warto za taką ilość? No ja uważam, że nie. Bo te kryty są naprawdę zbyt słabe i moim zdaniem nie warto, więc nie będę inwestował w te szczęście na razie. Więc sobie to sprzedamy. Dobra. I lecimy dalej, słuchajcie. Uderzamy na kolejne lochy, jest to już 5 na 10. A któż to taki? Ohydny Gremlin, to jest zwiadowca. Tak, to zawsze był zwiadowca w sumie. Czy uda mi się go pokonać? Chyba nie. Widzę, że unika, ja nie unikam. Dobra, czasem unikam. Nie udało się, ale spróbujemy za drugim razem. Dobrze było, żebym go pokonał. No bo... No na pewno gdybym inwestował w siebie, a nie w gildię, to bym na pewno go pokonał. Jednakże gdybym nie inwestował w gildię, to by mnie po prostu z niej wyrzucili, tak? Okej, udało się go pokonać. Mamy 28 poziom wbity. Yeah, nareszcie. Nareszcie mamy ten 28 poziom. Może te większe eliksiry są chyba od 30, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Dobra. I tutaj jeszcze raz w wytrzymałość, w podstawkę. Dobra. No ale szkoda, że słuchajcie, użyłem w ogóle tego drugiego klucza. To było głupie. No ale klucze i tak opłaca się sprzedawać do 30 poziomu. Później już się nie opłaca, także... No. Dobra, kamienny olbrzym, jest to wojownik. No i może... Ojej, przecież nie, no za mało uników robi, a on za dużo bloków. Jak widzieliście. Który on ma poziom w ogóle? 38, no to... Troszeczkę więcej ode mnie, no nie da się chyba go ogarnąć. Okej, no widzę, że koleżka nie jest po prostu w moim zasięgu, więc musimy troszeczkę zbastować. Ja będę dzisiaj wbijał klaser. To sporo klasera postaram się nabić. Jak widzicie, no wszystko mamy dzisiaj zrobione. Gildia nam się, słuchajcie, rozwija. Zaraz pokażę, jakie mamy procenty. Mam jeszcze 520 grzybków. Postaram się dzisiaj sporo dobić klasera. No ewentualnie jeszcze tego gryfa tam przedłużymy sobie troszeczkę. Nie, niech będzie. A co nam szkodzi? Gryfek na ileś tam lat to zawsze dobry gryf. To wygryw życia jest, tak. Dobra. Odświeżę sobie gabinet magii, a cóż mi szkodzi. Wydałem na jakimś odcinku kiedyś 600 grzybków. Nie, przepraszam, bo ja miałem teraz ponad... Nie no, 1000 miałem grzybków, tak? Chyba takiego odcinka jeszcze nie było, także no, teraz macie już taki odcineczek. Następnym razem pobijemy rekord i wydamy 1400 na jednym odcinku. Będzie na pewno spoczko, nie będzie zmuły, nie będzie niczego podobnego do zmuły. Będzie tylko ostra jatka. Dobra. A to bym sobie w sumie wymienił, no. Okej, tutaj też nic nie ma. Świeżamy jeszcze troszeczkę. O nie. Tam jest w miarę spoko, tam nie trzeba nic wymieniać. O, mamy kolejną nieśmiertelkę. Nieśmiertelki będą nam niezwykle potrzebne, także oczywiście używamy tych nieśmiertelek. I oby tych nieśmiertelek było jak najwięcej. Wow, dobra, mamy zręczność, plus 42. Sporo mi ona dała teraz. Tak, wow, mam 527 zręczności. Myślę, że już będę sobie na luzie dawał radę z tymi...
Wow, to jest jeszcze lepsze chyba, co? Dobra, no to zaraz sobie jeszcze tamto jednak wezmę. Zainwestujemy sobie tak, kupujemy to, bo to jest łącznie plus 50, a te dwie statystyki są mi potrzebne, czyli wytrzymałość i zręczność, okej. No i spoko, słuchajcie, spoko. Ile mam tam już życia? Dużo mam życia, słuchajcie, dużo. I oby tak dalej. Teraz tak, co jest najsłabsze chyba u mnie? To jest najsłabsze. Dobra, no przydałoby się jakąś lepszą załatwić, no ale na razie nic takiego nie mamy. Dobra, ja tutaj sobie jeszcze troszeczkę tego gryfa przedłużę. Do kiedy on jest teraz? 19.3? Do marca? Nie, chyba. Zresztą nie wiem. Nie wiem już, słuchajcie, do kiedy on jest... słuchajcie, dostępny. Ale mniejsza z tym, jeszcze go troszeczkę przedłużymy. No, gryf, nigdy, słuchajcie, nie przeszkodzi mieć gryfa na ponad rok. Nigdy, ja to zawsze będę powtarzał. Na ramkę się nie opłaca wydawać, tylko przedłużajcie sobie gryfka. Okej, mój gryfek jest już mniej więcej na ponad pół roku. I spoko, a mi zostało już tylko 200 grzybków, słuchajcie. Tylko 200, to nie jest naprawdę dużo. Te 200 grzybków to jak ja wydałem 800 dzisiaj. Dzisiaj wydałem, słuchajcie, nie, dzisiaj miałem 1200 jeszcze, bo kupiłem tyle. 1250 nawet, także wydałem dzisiaj łącznie gdzieś z 1000 grzybków, a na sam klaser chyba poszło z 200. No i na tym odcinku wydałem, słuchajcie, około 750 grzybków. No tak skromnie, wiecie, czasem tak trzeba, tak skromniutko, nie? Nie chciałem wydawać tych 200 jeszcze, nie, trzeba tak skromnie, tak 800 na jednym, 800 na drugim, wiecie jak jest. Trzeba być skromnym, a nie tutaj, no sami wiecie jak jest, no. Dobra, teraz tak, tego nie puszczam, bo zaraz będzie trzeba atakować, jak wiecie, innych ludzi. Teraz tak, no tutaj tylko te eliksiry będę musiał uzupełnić jak najszybciej, one mi się po prostu przydadzą. No i co, w szczęście nie inwestujemy, szczęście nie będzie nam potrzebne. No i ogólnie jest spoko, mam 20%, słuchajcie, pancerza łącznie. I jest nice, słuchajcie, ja teraz high life'ik. Wszystko jest git i obym się po prostu utrzymał tego poziomu. Mam 28 poziom, nie jestem chyba najsłabszy w gildii już, prawda? Nie jestem, na pewno jest ktoś niższy. Na pewno, na 100% jest ktoś niższy ode mnie w gildii. No i spoko, że jest ktoś niższy. Bo wiecie, tak bycie ostatnim to tak trochę kiepsko. Powiem szczerze wam, więc... cóż, słuchajcie, już dzisiaj do mnie napisaliście wszyscy 64 wiadomości łącznie. Może jakoś super dużo to nie jest, o, spójrzcie na moje zwycięstwa i tak dalej. Trochę tego jest, tak, jest tego trochę. No i słuchajcie, co tam jest. Chciałbym pozdrawić wszystkich, którzy do mnie napisali, ale oczywiście robimy to w stylu czytania wiadomości. To co, pozdrawiamy Skąpca, tak, pozdrowie. Dingo, dziękuję, staram się, pozdrawiam cię również, powodzenia. Pozdrawiam mamę, Snickers, pozdrawiamy twoją mamę, ona mnie bardzo lubi. Siemka, pozdrów na odcinku, Destroyer 2001. No, dziękuję, pozdrawiam. Jak widzicie, teraz można pisać wiadomości od pierwszego poziomu, nie od 10. Także to też jest taka mała ciekawostka, taka nowość. Siema Taxi, pozdrowisz na odcinku, pozdro dla ciebie. XX, Power XX, dziękuję, pozdrawiam cię. Ruda Owca, witaj, pozdrowisz na odcinku. Tak, pozdrawiam cię, Ruda Owieczko, chociaż jeszcze nigdy takiej nie widziałem na real. Siema Taxi, mam 11 level, rośnie, pozdro i czy mogę do gildii? Nic nie mam do gildii, słuchajcie, jestem jednym z najsłabszych tutaj graczy w gildii. Nie pytajcie mnie o żadną gildię, bo ja nic nie mam do gadania. Taxi, czy pozdrowisz mnie na odcinku? Tak, Bartek AJP, pozdrawiam cię. Pozdro, szkoda postaci, ale widzę, nieźle ciśniesz. No, ciśnę nieźle, no szkoda tamtej drugiej postaci. Remi, chcesz do gildii? Nie chcę, pozdrawiam. Jesteś cool, pozdrawiam, dziękuję Kapi. Jestem na razie w top 1 gildii, więc po co mam zmieniać ją? Pozdrowienia Taxi, Rudit, pozdrawiam cię również. Mercurial, o Star Wars nie jest top 1 jak mówiłeś, ani pod względem, ani statystyk. Pod względem pozycji na razie nie będzie, ale jest pod względem statystyk, synu.
Znaczy, czekajcie, może sprawdzimy, bo tylko jedna konkurencja miała z nami konkurencję, rywalizowała. To są modelki. Modelki z Dubaju, tak? Z Dubaju, dobrze napisałem. Okej, okay, sprawdzamy ich. Już sprawdzamy. No jak nie? Nie, no jesteśmy top 1. Chyba tak, bo czekajcie. Była jeszcze... Aha, Apogeum. O, Apogeum, słuchajcie, zobaczymy jak tutaj Apogeum ma. Nie, no jesteśmy top 1. Nie wiem dlaczego kłamiesz, jednakże... A może jest jakaś gildia, o której jeszcze nie wiem, nie słyszałem. No nie wiem, nie wiem. Ale tak czy inaczej, albo mnie okłamujesz, albo jest po prostu jakaś gildia, o której nie wiem. Nieważne, pozdrawiam cię, lecimy dalej. Mich, pozdrawiam. Lecimy dalej. Kiedy odcinek, pogromca? Wkrótce, pozdrawiam cię. Roomcise20, pozdrowisz Miłosza N. Pozdrawiam cię, Miłoszu N. Lecimy dalej. Mogę do gildii, nie mam nic do powiedzenia. Pozdrawiam. Blady, pozdrowisz? Oczywiście, że pozdrowię na odcinku. Lecimy dalej. Morso, drugi odcinek, ty. No, dzisiaj wrzuciłem. Aha, no słuchajcie, jeszcze jak widzicie, zdarzają się troszeczkę bugi na tym serwerze. Zdarzają się, to jest norma. No ale za chwilę będziemy mogli kontynuować nasze czytanie wiadomości. Jeszcze tylko wpłacę sobie te 12 do gildii. Dobra. Poszło. I lecimy dalej, tylko my skończyliśmy chyba tutaj, tak? Tak. Pozdro, Berserker, pozdrawiam cię również, lecimy dalej. Igizum, dodasz, nie dodam cię do gildii. Lecimy dalej, jestem twoim mega fanem, dodasz do gildii, nie. Lecimy dalej, pozdrowisz na odcinku, tak, Skolo, pozdrawiam cię, oj. Jack, co chcesz, Jack? Pozdrawiam, ja ciebie również. Lecimy dalej. Pozdrów na odcinku, jestem twoim fanem. Pozdrawiam cię, Kajtek bez majtek. Lecimy dalej. Siemka, fajnie nagrywasz i czekam na odcinek. Dziękuję. Niedługo wrzucę. Pozdrawiam. Ja cię oglądam, a ty mnie atakujesz. Trzym się. Sorki, Shadex. Wszystko do klasera, mistrzu. Lecimy dalej. Siema, pozdrowisz. Miłego dnia. Dziękuję. Pozdrawiam cię. Mroczny 556. Kiedy odcinek z Shakesa? Wkrótce. Pozdro na YouTube, pozdrawiam cię również, lecimy dalej. Pozdrów na odcinku, Mikla 11, pozdrawiam cię, lecimy dalej. Hobbit, pozdrów, pozdrawiam cię, Hobbicie. Makumba, jak ty to robisz? Grasz od dzisiaj, jak ty nabiłeś już 22 level? What the fuck? Gram od wczoraj, nie od dzisiaj, lecimy dalej. Teraz Nervous, cześć, pozdro dla ciebie, dziękuję, dla ciebie również. Pozdrawiam od widza, aha, no dziękuję Galik, pozdrawiam cię również. Siema, ktoś napisał, siema, witaj. Kiedy odcinek? Wkrótce, pozdrawiam. Nie pytajcie mnie kiedy odcinek, bo ja to czytam na odcinku i wiecie. Macie od tego harmonogram. Witam cię bardzo serdecznie, powiedz dlaczego tak szybko levelujesz. Ponieważ lubię i walczę o top 30, no. You are the best, znaczy o top 50 może. Ale dobrze i nawet w top 100 się utrzymać. Witam, pozdrowisz na odcinku. Azik Dachak, jakoś tak, pozdrawiam cię. Pozdro, remarme.pl. Lecimy dalej, Koluja, fajne filmy, pozdro, dziękuję, pozdrawiam cię również. Siema, pozdrowisz mnie taksi, oczywicha, pozdrawiam cię. Problemy znikły. Tak, znaczy powoli znikają, no wiadomo, że od razu wszystkiego nie wyrzucą, ale już coś tam naprawiają. Cześć taksi, jestem twoim fanem i chciałbym dołączyć do twojej gildii. No to pisz do lidera, pozdrawiam. Pedro, siemanko, pozdrowisz na odcinku, a tak na marginesie, to kiedy będzie Hero Zero, bo miał być w sobotę, a nie było go. Informowałem o tym na swoim fanpage'u, będzie wkrótce. Lecimy dalej, Destroyer, pozdrowisz, tak, pozdrawiam cię. Kudłaty, pozdrowisz na odcinku, chciałbym do gildii, no ja nic nie mam do powiedzenia, pozdrawiam cię. Taxi, pozdrowisz na odcinku, tak, King, pozdrawiam cię. Lecimy dalej. Matos 9, pozdrowisz, chcesz do gildii? Nie chcę do gildii, ale pozdrowić mogę. Lecimy dalej. Pozdrowisz Igora, tak? Pozdrawiam Karampita z drukarki 3D. Aha, okej, super. Lecimy dalej. Czytaj poważne, mogę do gildii? Odpowiedz na... Nie możesz do gildii. Znaczy, móc możesz, ale nie do mnie z takimi pytaniami. Nie jestem tutaj wodzem i nie mam nic do powiedzenia. A ty, taki koksu? No trochę, no.
Mogę do gildii, pozdro, nie pytaj mnie o to. Szympon? Nie, Szymon P03. Odpisz pozdrów. Siema, mogę do drużyny? Niestety nie. Dejsep, pozdrów. Ładnie ci idzie, ziom, zapraszam do top 20. No staram się, a ty już jesteś w top 20? No chyba jesteś z takim poziomem. No gratuluję, gratuluję. Postaram się gdzieś tam, wiesz, umieścić, nie? Arek 444, pozdrowisz? Tak, pozdrawiam cię. Lecimy dalej. Asmater, pozdro. Pozdrawiam ciebie również. Lecimy dalej. Sitek Game, witaj taksi. Napisałeś taski. Pozdro dla ciebie i całego YouTube. Dziękuję i pozdrawiam cię. Czy pozdrawiam cię również. Lecimy dalej. Mudyn.pl, pozdrów na odcinku, pozdrawiam. Lecimy dalej. Kama0289, siemka, czemu nie można oglądać twoich odcinków z TS32? Już można, już można. Wow, pisze do mnie 32 level. O, spoko, spoko, widzę, że no nie tylko młodsi widzowie mnie oglądają. Taksi to wy, jak tak, czemu masz nowe konto? Tak, to ja, słuchaj, no mam nowe konto z tego względu, że tamto jest po prostu, zbugowało się. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o wiadomości. Jak widzicie, no gildia, postać nam się rozwija, gildia też nam się rozwija jakoś spoko. No i lecimy, słuchajcie, byle tylko do przodu i byle do góry gdzieś tam. Mam nadzieję, że naprawdę wyląduję w tej top 100. Mam takie może złudne, a może niezłudne nadzieje. No, ja liczę na to, że mi się po prostu uda. A czy się uda, czy nie, wiadomo, nie tylko ode mnie to zależy, tylko od mega, mega wielu czynników. Wow, tu na farcie ledwo mi się udało wygrać. No ale wygrałem. Okej. No cóż, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Zapraszam na kolejne odcineczki. Taksi z RT, piona!